Witam serdecznie, nazywam się Wojciech Wysopal i chcę zaprosić Was do nowej serii na naszym kanale YouTube, która nazywa się Turbo Teologia. Będziemy omawiać tutaj oczywiście problemy związane z Panem Bogiem, chrześcijaństwem, ale również z różnymi sytuacjami, zdarzeniami społecznymi, problemami natury moralnej czy też etycznej. Więc myślę, że będzie się działo, dlatego zapraszamy do Turbo Teologii na naszym kanale YouTube. Na pierwszy ogień pójdzie temat, który powszechnie jest dość znany, ponieważ będziemy się chcieli mówić o grach komputerowych. Nie inaczej, a dokładnie o nas, chrześcijanach, w stosunku do gier komputerowych. Jaki to powinien być stosunek? Czy powinniśmy grać w gry? Czy też może strzec się nich jak diabeł święconej wody? Może wydawać się to dziwne, ale rozmawiając z różnymi ludźmi, prowadząc różne obserwacje na Facebooku czy też na różnych forach internetowych, zauważyłem, że wielu chrześcijan zadaje pewne pytanie. Czy ja, jako kochający Pana Jezusa człowiek, mogę grać w gry komputerowe? Wiecie, wydaje się, że odpowiedź jest prosta. Niby można powiedzieć, okej, możesz grać, ale wiesz, to strasznie uzależnia, albo no wiesz, to jest mega potężny zjadacz czasu. Tymczasem, kiedy zobaczyłem odpowiedzi, nagle... o co chodzi? I widzę na przykład posty tego typu. Absolutnie, drogi bracie, w gry komputerowe grać nie możesz, bo to może sprawić, że do twojego życia nagle przejdą siły demońskie albo jakieś inne okultyzmy. No cóż, odpowiedź nawet mnie zaskoczyła, ale pomyślałem sobie, może to jest jednorazowy wybryk na jakimś forum. Jednak kiedy przeglądałem dalej internet, okazało się, że wiele osób odpowiada w ten sam sposób. No wiesz, w grach jest dużo okultyzmu, dużo przemocy, dużo złych treści, często są nawiązania do mitologii nordyckiej, greckiej czy słowiańskiej. To nic dobrego, w kontekście duchowym możesz mieć problem. Zacząłem się nad tym zastanawiać, czy faktycznie tak jest. Myślę sobie, że warto temat omówić, tym bardziej, że po to właśnie jest nasz program, Turbo Teologia. Zacznijmy w takim razie od tego, czym są w ogóle gry komputerowe. Ponieważ dużo osób patrzy na to i może się zastanawiać, no tak, no gry to gry, tak? No ale czym one właściwie są? Tak naprawdę każda gra komputerowa jest jak każdy inny program, który mamy na naszym komputerze. Czy ten program, który możemy otworzyć do tego, aby posłuchać muzyki, albo program do pisania. Gra to po prostu program, który został napisany przez kogoś w celu umożliwienia nam zabawy, rozrywki, a czasami edukacji, tak? A więc w grze możemy poruszać się według określonych schematów, ram i wyłącznie tylko ich. Dlaczego? Ponieważ nikt jeszcze nie stworzył takiej gry, która dawałaby tobie absolutnie pełne spektrum możliwości. Po prostu możemy się poruszać w ramach zasad, które ustawili programiści. I na przykład, grając w grę Mario, myślę, że każdy z nas ją kojarzy, grzybki, które tam rozdeptujemy, nie zaczną nagle latać i strzelać laserami z oczu wszędzie, gdzie popadnie, ponieważ nie zostało to wpisane w ich program. No ale dobrze, właściwie jak gry komputerowe się rozwijały? No, z tego co pamiętam, to jeden z przełomów nastąpił w latach 90. Pamiętam kilka tytułów, które sam lubiłem grywać, na przykład takie jak Sensible World of Soccer, czy też słynne Cannon Fodder, tak? Pojawiło się później wiele różnych jeszcze urządzeń, które służyły tylko i wyłącznie do grania. Nintendo, czy też później jego kopia Pegasus, tak? Pamiętamy, każdy z nas chyba taką grę jak Contra, czy też wspomniany wcześniej Mario, albo lubiany przez wszystkich Tetris, tak? Więc są to gry, które gdzieś tam w tych latach 90. fajnie sobie funkcjonowały. Przełom nastąpił między innymi w 97 roku, kiedy pojawiła się kultowa gra Final Fantasy VII. Dlaczego kultowa? Ponieważ posiadała bardzo długą, rozbudowaną i ciekawą fabułę, ale to nie było w tym wszystkim najważniejsze. Postacie były tam generowane w pełni 3D i to był ogromny przełom, ponieważ gry wtedy dopiero zaczęły mieć wzięcie wśród graczy. Na Final Fantasy VII oczywiście nie poprzestano. Pojawiły się później jeszcze inne tytuły typu Unreal, Medal of Honor, czy też znane do dzisiaj przez wszystkich doskonale Call of Duty. Grafika się zmieniała,
świat się zmieniał, fabuły w różnych tytułach były coraz bardziej skomplikowane, coraz bardziej ciekawe, pojawiły się gry, które dawały możliwość różnych zakończeń i tak oto możemy dowędrować sobie spokojnie do naszych czasów, gdzie możemy pochwalić się grami, które właściwie to niewiele różnią się od rzeczywistości. A może nawet czasami rzeczywistość jest gorsza i brzydsza niż to, co prezentują gry. Wystarczy spojrzeć na takie tytuły jak nasz rodzimy Wiesiek Trójka, czy też Assassin's Creed Unity, albo najnowsza wersja Call of Duty, która właściwie już została zaprezentowana i wielu z nas pewnie na nią czeka. Więc jak widzimy, gry rozwijają się, potrafią coraz bardziej wciągać. Do tego dochodzi dużo różnych tytułów, które oferują nam coś takiego, co nazywa się kooperacją drużynową. Kooperacja drużynowa występuje w różnych grach, ale myślę, że można tutaj wymienić takie tytuły jak League of Legends, Dota, czy też World of Warcraft, albo Neverwinter Online, czy też ulubiony przez gimnazjalistów Draken Sunk Online. Tych gier jest dużo i właściwie kiedy tylko wejdziemy w przeglądarkę internetową, to możemy utonąć w przeróżnej fali tytułów, które oferuje nam świat gier. Okej, wróćmy jednak może do tematu gier komputerowych i tego, czy my jako chrześcijanie możemy w nie grać, czy też nie. Spróbujmy skupić się na negatywach. Jakie są negatywy grania w gry? No, przede wszystkim każdy z nas powie, zjadają czasu i to jest prawda. Gra potrafi pożreć tyle czasu, że nawet nie zdążymy w stanie stryknąć palcem, a tutaj nagle się okaże, że minęło już 5-6 godzin, a my ciągle zanurzeni jesteśmy w jedną pozycję, w jeden tytuł, w który ciągle mucimy. Oczywiście uzależniają, tak? To jest związane jedno z drugim. W naszej ankiecie, którą przeprowadziliśmy, jasno wynika, że gry przede wszystkim uzależniają, po drugie uzależniają, po trzecie uzależniają. Więc tutaj, kiedy siadamy do jakiegokolwiek tytułu, musimy się porządnie zastanowić, czy czasem, no, nie uzależniliśmy się. Okej, powiedzieliśmy sobie o negatywach gier. Ale co z pozytywami? Czy takie w ogóle istnieją? Może was zaskoczę, może wielu chrześcijan, którzy twierdzą, no w grach nie ma nic dobrego, powiem, że wręcz przeciwnie. Gry potrafią niesamowicie wpływać na rozwój człowieka, o ile ten potrafi mądrze z niego korzystać. Jest wiele gatunków gier, które rozwijają nasze wyobraźnie, które sprawiają, jeśli na przykład mamy w domu dzieci, że muszą dużo czytać. Co oczywiście rozwija jakiekolwiek czytanie ze zrozumieniem i poznawanie przez to, że poznajemy nowe światy, tak? Ale gry, które mają z sobą pozytywne aspekty i uczą nas wielu rzeczy, jest mnóstwo. Od strategicznych, po sportowe, po tak zwane na przykład tycoony, które specjalizują się w tym, że musimy rozwijać nasz biznes, jakąś tam branżę, czy to jest firma jakaś tam transportowa, czy cokolwiek innego, tak? Oczywiście możemy w grach budować swoje miasta, tak? Budować nawet często całe państwa, czy też cywilizację. Zresztą jest gra o podobnym tytule. Cywilizacja. I tych tytułów czy odcinków jest już chyba 6. W każdym razie jest wiele gier, które niosą z sobą wiele pozytywnych aspektów. Tak? Pozwalają często doprowadzać do tego, czy sprawiać, że zaczynamy się rozwijać w pewnych aspektach naszego życia. Pomagają nam i wspierają takie elementy jak wybieranie zainteresowania. Tak? Często przez to, że lubimy grać w gry strategiczne, okazuje się, że w przyszłości jesteśmy dobrzy w ekonomii. Inna rzecz, kiedy gramy w gry sportowe, tak? To gdzieś rodzi się w nas pasja w to, aby ten sport uprawiać. Pamiętam, był taki czas, kiedy Adam Małysz zdobywał Mistrzostwa Świata, to wtedy wszyscy, jak jeden mąż, graliśmy w skoki. Wtedy to chyba było deluxe ski jump. W każdym razie nie można powiedzieć jednoznacznie, że gry są absolutnie złe. Tak? Żyjemy w świecie, gdzie generalnie tej przemocy, natężenia negatywnymi treściami jest o wiele więcej niż bodźców czy sygnałów, które dotyczą pozytywnych spraw. Zresztą chyba my jako ludzie jesteśmy tak stworzeni, żeby fascynować się tymi negatywnymi rzeczami, a te dobre to tak pomijać, no bo są te dobre. No dobra, wystarczy tych dobrych sytuacji. Dzisiejszy świat oferuje nam o wiele więcej bodźców, które są negatywne niż pozytywne. Prawda? Podobnie jest z grami, tak? One wpisują się w 100% w ten nurt. No a teraz my jako chrześcijanie, w takim razie jak powinniśmy się zachować, tak? To mnie bardzo zastanawia, no bo jeśli mamy być uczciwi, tak? I wyzbyć się wszystkich hipokryzji, to
wiecie, takie nieciekawe przesłanie, negatywne treści są wszędzie. Możemy się doszukać ich w różnych utworkach, które słuchamy w radiu. Czasami jesteśmy narażeni jako chrześcijanie, kiedy siedzimy w pracy czy gdziekolwiek, na tego typu treści. Są strony internetowe nawet, które się specjalizują w wypunktowywaniu, jaki utwór i kogo jest demoniczny albo związany z okultyzmem albo masonerią. Podobnie jest z filmem i telewizją. Zresztą o tym na pewno zrobimy osobny odcinek. W każdym razie, idąc takimi sztandarowymi przykładami, jeśli mówimy, nie będę grał w gry, bo tam jest okultyzm, no to równie dobrze powinniśmy nie słuchać muzyki. Nie wiem, założyć sobie słuchawki na uszy albo ser tak głęboko wetknąć, żeby nic właściwie nie słyszeć. Tak? Albo nawet, jak się okazuje, nie płacić pieniędzy i nie chodzić do szpitala. Powiecie, ha, 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 ale dlaczego? Tak? Może nie wiem, czy wiecie, ale jedna dolarówka amerykańska, którą czasami zdarza mi się płacić, jest przepełniona symbolami masońskimi, okultystycznymi i jeszcze innymi. A nie wiem, czy wiecie, ten symbol, ten wąż, eskulap, którego możemy spotkać idąc do apteki, czy też do szpitala, no wiecie, on też nie symbolizuje nic dobrego. Wywodzi się z tego, co kojarzy z mitologii greckiej. A więc ma swoje podłoże, które jest związane z dawnymi wierzeniami i bożkami. Czyli jeśli chcemy być w 100% fair, to tak, nie możemy chodzić do apteki, do lekarza, nie możemy słuchać radia, telewizji, oglądać w żadnym wypadku. Czy jest coś jeszcze? Płacić jedną dolarówką? Nie wiem, czy wiecie, ale poza jedną dolarówką jest wiele, wiele, o wiele więcej symboli, które niosą z sobą negatywne treści. Mowa tutaj o zwykłym motylu, który z tego, co gdzieś tam czytałem, oznacza New Age. Tak? Coś, co wszystkim chrześcijanom, szczególnie w kręgach protestanckich, kojarzy się z bardzo negatywnymi rzeczami. Zwykły jednorożec, jak się okazuje, czyli taki unicorn, jest symbolem pewnej firmy, która produkuje pakowarki. Czyli być może nawet pracujemy na takiej maszynie, takiej pakowarce unicorna i o tym nie wiemy. Czyli co, w tym momencie chyba trzeba zwolnić się z pracy, tak? Wiecie, tych przykładów można oczywiście mnożyć. Jedna z osób na forum napisała coś takiego. To była odpowiedź na pytanie z pewnego gracza. No, czy jeśli popełniam jakiś niemoralny czyn w grze, to mam grzech. Ten człowiek, podejrzewam, że w dobrej wierze, odpowiedział, no oczywiście, że masz. To jest tak samo, jakbyś zakładał na palec magiczny, mityczny pierścień Atlantów. To znaczy, że moc tego pierścienia przechodzi na ciebie, a ty, że go założyłeś, dopełniłeś pewnego aktu woli i jesteś winny za to. No cóż, idąc tym tropem, no to chyba tak trochę nie bardzo, no bo słuchamy w końcu tego radia, oglądamy telewizję, płacimy tymi rzeczami, czy tą jedną dolarówką, tak? Czy pracujemy na tych unicornach nieszczęsnych, czy robimy wiele, wiele innych złych rzeczy. To pytanie, dlaczego ludzie grają w gry komputerowe, właściwie zadaje sobie coraz więcej naukowców, psychologów, specjalistów, którzy zajmują się uzależnieniami. I myślę, że odpowiedź jest bardzo prosta. Często taki przeciętny Kowalski, który zajmuje się tam jakimiś zwykłymi rzeczami, jest spawaczem, sprzątaczem, pracuje nawet w biurze, czy gdziekolwiek indziej, czy księgowy, czy nawet strażak, kiedy zanurza się w gry komputerowe, to nagle może przenieść się do świata, w którym nikt właściwie nie miał prawa, by się znajdować. Te światy, które kreują nam gry, są oczywiście bardzo atrakcyjne. Są czymś, co pozwala nam złapać oddech. A z drugiej strony, w takich światach zazwyczaj, czyli w tych grach, możemy poczuć się wyjątkowi. Ponieważ my jesteśmy gracze, my jesteśmy głównym bohaterem. To od nas często należą losy naszej cywilizacji, świata, drużyny, czy osób, z którymi zaprzyjaźniamy się podczas gry. I to jest często czymś niesamowitym. Dlaczego? Ponieważ każdy człowiek, nie wiem czy kojarzycie coś takiego jak piramida Maslowa, musi, a właściwie potrzebuje do prawidłowego funkcjonowania mieć zaspokojoną potrzebę samorealizacji i akceptacji. Często tacy ludzie są już znudzeni codziennością, brakiem możliwości realizowania się w pracy, a w grze są kimś wyjątkowym, są bohaterami. Są kimś, kto może uratować drużynę, uratować świat,
zrobić coś niezwykłego, być bohaterem, który zapisze się na kartach historii w danej grze. Dlatego często wiele osób po prostu do gier sięga. A jak to wygląda z młodzieżą? Tak? Bardzo dużo młodzieży w dzisiejszych czasach po prostu jest niekontrolowana. Wsiada do komputera rano i właściwie wychodzi z niego na chwilę rano, ale kolejnego dnia. Często rodzice nie kontrolują swoich pociech, tego w co grają, jak grają, czy treść, która jest zaoferowana w danej grze, jest właściwa dla ich dziecka. Właściwie bardzo często później rodzą się problemy. Dlaczego moje dziecko nie potrafi dobrze się wysławiać? Dlaczego moje dziecko ciągle siedzi przed komputerem? Dlaczego moje dziecko się nie uczy? To proste. Kiedy nie poświęcamy dziecku naturalnie pewnej dozy czasu, to dziecko znajdzie sobie inne miejsce, w którym będzie czuło się akceptowane, lubione i szanowane. Ludzie grają w gry komputerowe jeszcze z wielu innych przyczyn. Jedna z nich, która wytwarza się w obecnej epoce, to jest samotność. Może nam się to wydawać dziwne, ale w grach, które ja gram, w niektórych klanach mam osoby, które mają po 65 lat. I kiedy zadasz im pytanie, dlaczego grasz w gry komputerowe, ten ktoś odpowie, no wiesz, no właściwie to ja przez cały dzień nie mam się do nikogo jak odezwać, jestem sam. Właściwie to syn mieszka gdzieś na drugim końcu Polski, drugi syn za granicą, a ja sam siedzę w moim mieszkanku. No to gram, przynajmniej mogę porozmawiać z tobą czy z kimś innym. Bo to prawda, w grach komputerowych często liczy się komunikacja, czyli musimy posiadać jakiegoś Skype'a czy inny komunikator głosowy, na przykład TeamSpeak, tak? Wtedy, jako drużyna, która jest dobrze skooperowana, możemy pokonać drużynę przeciwnika albo zrobić udany rajd na bossa. Natomiast fakt jest taki, że bardzo często ludzie po prostu sięgają do komputera, do gier, dlatego że są samotni. Okej, teraz powinniśmy sobie zadać kolejne pytanie, czy można zatem bezpiecznie grać? W mojej opinii można, tylko zależy czego chcemy się ustrzec. Jeśli boimy się tego, że jako chrześcijanie uzależnimy się od gier, a to jest właściwie no, nic pożytecznego, uzależnienie czy zajęcie się grą, a nie powiedzmy przebraniem dziecka albo nakarmieniem go, albo choćby wyprowadzeniem psa na spacer, jest już czymś chorym. Powiedzmy sobie szczerze, gry potrafią zabrać dużo czasu, a więc musimy w jakiś sposób reagować, tak? Dobrze jest, kiedy sobie ustalamy czas. Gram od tej godziny i do tej. Dobrze, kiedy ktoś nas kontroluje. Może to być rodzic, żona, przyjaciel, ktokolwiek inny, abyśmy nie uzależnili się za bardzo od grania, tak? Ktoś powiedział, że no zaraz. Z alkoholem jest tak, że jak nie przestaniesz, a jesteś uzależniony, to już w ogóle do tego nie wraca. Owszem, jednak ja jestem zwolennikiem innej teorii. Lepiej bestię ujarzmić, niż całkowicie przez całe życie od niej uciekać. Podobnie jest z grami. Lepiej kontrolować to, co robimy i ile czasu robimy, niż całe życie walczyć z tym, czy zagrać, czy nie zagrać. I jednocześnie męczyć się. Co zrobić, kiedy w grach znajdują się treści, które uznajemy za okultyzm, albo gdzieś tam jest nadmierny stopień przemocy? Co wtedy? Co w takiej sytuacji zrobić? Słuchajcie, chcę powiedzieć o jednej bardzo ważnej rzeczy. Wiem, kim jest dla mnie Jezus. Zbawił mnie, wyrwał z grzechu, uwolnił. I nie wiem, jak twój Jezus, ale mój, jest silniejszy niż jakikolwiek symbol okultystyczny, jakakolwiek negatywna rzecz. Jest po prostu od tego silniejszy i większy, ponieważ umarł na krzyżu za mnie, dla mojego zbawienia, zwyciężył grzech, diabła i wszystkie złe moce. A ja mam świadomość jednej rzeczy. To jest gra. Powiedzieliśmy sobie na początku, czym są gry, prawda? Jest to mechanizm, system, program, którym można wyłączyć, którym faktycznie w realny sposób nie grzeszymy i nie popełniamy złych rzeczy. Jest to po prostu program. Jest to świadomość, którą jako gracze powinniśmy posiadać. Więc jeśli jest to program, jeśli wiem, kim jest dla mnie Jezus, to dlaczego mam w daną grę nie grać? Dlaczego mam od niej uciekać? No to jest dziwne. Oczywiście mogą być osoby, które powiedzą, no wiesz, ja grałem w te gry i nie czuję się z tym za dobrze. Okej, jeśli nie czujesz się z tym za dobrze, coś tam ci w serduchu ugniata, nie graj. Tak będzie dla ciebie lepiej. No okej, ktoś się znowu może oburzyć i powiedzieć, jak to grasz w gry komputerowe i to jeszcze takie złe i jeszcze przyznajesz się nam tutaj publicznie. Słuchajcie, ja mam takie proste pytanie. Właściwie, kiedy czytamy Ewangelię, to gdzie Jezus szedł? Do miejsc, gdzie wszyscy byli poukładani, wszystko było okej, wszystko grało, tak?
I właściwie nie było żadnych problemów, wszyscy się cieszyli, śmiali, biegali sobie w takim różowym świecie. Czy też Jezus szedł do miejsca, gdzie było najciemniej? Pomyślmy sobie, z kim siedział, z kim jadał Jezus? Z prostytutkami, z celnikami, z grzesznikami i z wszystkimi innymi najgorszymi ludźmi. Może wam się wyda to dziwne, ale światło jest potrzebne tam, gdzie jest jasno, czy tam, gdzie jest ciemno. Powiemy sobie, no ale jak to? Przecież te złe rzeczy mogą mieć na nas wpływ. Wiecie, dzisiaj w chrześcijaństwie bardzo dużo ludzi boi się o to, że te złe rzeczy mogą nam bardziej zaszkodzić, niż Jezus może w naszym życiu zadziałać, czy też nas ochronić. To jest paranoja. Światło oczywiście potrzebne jest tam, gdzie jest ciemno. A więc moim zdaniem dzisiaj rynek gier komputerowych, środowisko graczy potrzebuje chrześcijan. Potrzebuje ludzi, którzy w mądry sposób będą potrafili korzystać z gier komputerowych. Bo właściwie to jest środowisko, gdzie jest naprawdę ciemno. Sam jestem graczem, sam w różne tytuły lubię grać. Zazwyczaj są to gry kooperacyjne, gdzie mogę z innymi osobami komunikować się na różnych, gdzieś tam, poprzez różne programy. I powiem szczerze, niejednokrotnie miałem naprawdę świetne rozmowy, kiedy wszyscy mówili, ja nie wierzę w Boga, Boga nie ma, Bóg jest taki i taki. A ja mówiłem, ja wierzę w Boga, kocham ze wszystkich sił Jezusa i dobrze mi z tym. I zazwyczaj kończyło się na tym, że później jeszcze długie, długie rozmowy miałem z niektórymi graczami, a nawet mogłem się przez internet z nimi modlić. Więc mówmy sobie szczerze, gra, środowisko gier potrzebuje ludzi, którzy zaniosą i tam światło Ewangelii. Okej, to w takim razie co z tymi grami? Można w nie grać, czy nie można? No tak. To jest pytanie, które postawiliśmy sobie na początku. Ja nie chcę na nie jednoznacznie opowiadać. Powiedziałem o tym, że jest potrzeba tego, abyśmy nieśli światło Ewangelii do środowiska graczy. Powiedziałem sobie o tym, że trzeba uważać, aby się czasem nie uzależnić od gier. Powiedzieliśmy o tym, że mogą one szkodzić zdrowiu, więc tutaj też należy mieć pewien umiar. No ale z drugiej strony niosą z sobą też treści, które są negatywne. Choćby nadmiar przemocy, choćby rzeczy, które są związane z okultyzmem, czy innymi jakimiś negatywnymi treściami. No tutaj jedyne, co mogę zrobić, to pozostawić sprawę do rozważenia w naszym sumieniu. Czy jestem na tyle silny, czy na tyle rozumiem epokę, w której żyję, żeby sobie zagrać, czy też nie, po prostu nie, no bo nie czuję się w tym, tak? Osobiście mogę powiedzieć, że gry są fajnym rodzajem rozrywki, natomiast jeśli ktoś nie rozumie tego typu działań czy gier, czy też nie jest tym zainteresowany, czy też źle się czuje, kiedy gra, to powinien absolutnie temat zostawić. Myślę sobie tak, niech ci ludzie, którzy grają, nie wytykają tym, którzy nie grają i ich krytykują, że a wy nie gracie, jesteście tacy i tacy, a tym, którzy nie grają, niech nie wytykają palcami tych, co grają i nie mówią, a wy gracie, jesteście tacy i tacy. To by było na tyle, jeśli chodzi o nasz dzisiejszy odcinek. Zapraszam, aby obejrzeć kolejny, ale jak wiadomo, to już wkrótce. No i oczywiście, zostawmy lajka, dajmy suba, bo dzięki temu będziemy mogli rozwijać naszą działalność. Do zobaczenia w następnej części.